Witajcie, tutaj Willom. O Amazfitie GTR były już pierwsze wrażenia, w związku z czym mogę zaprosić Was na jego pełnoprawną recenzję. Elegancko zapakowany zestaw zawiera zegarek, ładowarkę i instrukcję. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Mamy do czynienia ze szkłem hartowanym i w czarnej wersji z aluminium. Po ponad miesiącu szkło i koperta wyglądają praktycznie jak nowe. Pasek wygląda na skórzony, ale jest to tak naprawdę materiał silikonopodobny, na którego zewnętrzną warstwę naniesiono tworzywo przypominające brązową skórę. Na niej także nie powstały żadne niepokojące ślady. Za jakość wykonania należy się najwyższa nota. Wygoda noszenia mimo nie najmniejszych rozmiarów jest także całkiem niezła. Opisując wygląd, nie sposób zapomnieć o tym wspaniałym wyświetlaczu. Jak już wspominałem w pierwszych wrażeniach, ekran jest OLED-em, a nie jak w Stratosie 2 Transflective LCD. Cechuje się wysoką rozdzielczością. Nie doświadczymy w nim poszarpanych krawędzi. Zapewnia także idealną czerń i ładne, nasycone kolory. Te widoczne są w każdym miejscu w interfejsie. Dotyk jest czuły i responsywny. Po naciśnięciu górnego przycisku tarcza zegarka się podświetla. Dolny przycisk jest skrótem do wcześniej wybranej aplikacji. Domyślnie jest to status, czyli krokomierz. Będąc na tarczy głównej, od góry możemy wysunąć pasek ze skrótami do jasności, domyślnie ustawiona jest automatyczna, trybu oszczędzania energii czy ustawień trybu nie przeszkadzać. Z tego poziomu można zablokować ekran lub, uwaga, włączyć latarkę. To jest taki przycisk i to jest latarka. Latarka. W prawo i w lewo od ekranu głównego możemy przełączać się między krokami i pomiarem pulsu. Niżej mamy listę aplikacji, których kolejność czy obecność można edytować. Z ważniejszych dostępna jest tu kontrola muzyki, dostęp do powiadomień, funkcje sportowe, pogoda, alarm, kompasy, timery czy ustawienia. W nich mamy opcję ustawienia Always on Display, czasu podświetlenia czy zmianę tarczy. Niestety zegarek nie posiada praktycznie pamięci wbudowanej, więc bez dostępu do aplikacji na smartfonie jesteśmy w stanie wybrać jedynie między jedną z trzech tarcz, z czego dwie są to te domyślne. Nie ma też możliwości zainstalowania żadnych dodatkowych aplikacji. Brak jest też możliwości wgrania muzyki i puszczenia jej bezpośrednio przez słuchawki Bluetooth, tak jak miało to miejsce m.in. w Amazfitie Stratos 2. Zegarek przez większość czasu działa płynnie, jednak ze względu na mizerne podzespoły brak w nim multitaskingu. Kiedy włączymy timer czy minutnik, nie ma możliwości sprawdzania niczego, nawet godziny. Jest to niestety duże ograniczenie, bo w tle działa jedynie liczenie kroków oraz pokazywanie powiadomień. Aplikacja jest skierowana do zegarków Xiaomi, to Amazfit. Podoba mi się w niej główna strona, gdzie mamy dostęp do kroków, danych ze snu, tętna itd. Z jej poziomu możemy także włączyć trening, lecz tu wykorzystywany jest GPS telefonu, a z zegarka pochodzi puls. Przez aplikację mamy dostęp do licznych ustawień zegarka czy powiadomień. Co ważniejsze, można także zmienić tarcze. Jest ich sporo, bo około 100 i są całkiem dopracowane. Powiadomienia są wyświetlane bez większego opóźnienia. Wiadomości można odczytać, jednak nie ma możliwości na nie odpowiedzieć. Do tego nie wszystkie powiadomienia wyświetlane są poprawnie. Zegarek ma problem m.in. ze Snapchatem. Możliwości tego zegarka odpowiadają mniej więcej możliwościom Mi Banda 4 z taką różnicą, że Amazfit GTR robi to ładniej oraz na tym wielkim wyświetlaczu mieści się więcej tekstu. Mam wrażenie, że Xiaomi nie traktuje tego zegarka zbyt serio, bo cały czas brakuje mu języka polskiego. W powiadomieniach zamiast liter z ogonkami czy kreskami mamy znaki zapytania. Do tej pory miałem jedną większą aktualizację, która dodała PAI. PAI? P-A-I. PAI. Co to jest? Komu to potrzebne? Nie wiem. Test ten byłby niepełny bez sprawdzenia GPS-a. Ten jest zły. Aby zegarek zlokalizował swoje położenie, trzeba być cierpliwym. A to nie zawsze gwarantuje sukces. Dodatkowo między zegarkiem a satelitami nie może być żadnej przeszkody. Drzewa, wysokie budynki czy chmury pozbawiają Amazfita GPS-a. Odczyt pulsu jak na pomiar z nadgarstka wydaje się być całkiem okej. Pomiar snu działa podobnie jak w innych smartwatchach czy smartbandach Xiaomi, jednak zegarek ten jest całkiem spory, więc noszenie go podczas snu nie jest specjalnie wygodne. Niektórzy narzekają na wibracje w zegarku. Są one raczej delikatne, ale ja nie miałem problemu z określeniem, kiedy dostałem powiadomienie. Po tych minusach skończę może na niebywałej zalecie. Jest to czas pracy na baterii. Przy mało intensywnym używaniu, czyli powiadomienia, timer, godzina oraz przy włączeniu oszczędzania energii na noc, Amazfit GTR jest w stanie wytrzymać około 20 dni. Podsumowując, smartwatche są to dosyć dziwne produkty. Nieważne ile wydamy, i tak musimy pójść na pewne kompromisy. Zegarki z Wear OS czy Apple Watch są w stanie zrobić więcej, ale też kosztują więcej i trzymają krócej na baterii.
Amazfit GTR stanął po drugiej stronie barykady, a więc za dużo mniejszą cenę oferuje dłuższy czas pracy na baterii, jednak jeśli chodzi o jego cechy smart, no to jest dużo gorzej. Tak więc w skrócie jest on mniej smart, bardziej watchem. Ma on problemy z GPS-em, jeszcze nie wyświetla polskich znaków oraz nie daje możliwości m.in. odpowiedzi na wiadomości. Jeśli nie jest to przeszkodą i podoba Wam się jego wygląd, no to jak najbardziej Amazfit GTR jestem w stanie polecić. Ja osobiście szukałem zegarka, który będzie ładny i który w pewnym stopniu zastąpi mi funkcję Mi Banda 4 i z tego zegarka, z tego smartwatcha jestem jak najbardziej zadowolony. Także jeśli jesteście świadomi jego wad i one Wam nie przeszkadzają, no to jak najbardziej warto. Jest to fajny smartwatch za całkiem fajną cenę. Tutaj w sumie jeszcze odpalę ankietę, czyli tu albo tu, nie pamiętam, co sądzicie o jego wyglądzie. Tego jestem naprawdę ciekawy. Jeśli te odpowiedzi nie odzwierciedlają Waszych opinii, no to oczywiście zapraszam do komentarzy. Jeśli chodzi o ten zegarek, to by było na tyle. Przechodząc do szybkich ogłoszonych, no to niestety lub dla niektórych stety skończyły mi się rzeczy, które nie są słuchawkami do testów, także przyszłe tygodnie będą w tematyce właśnie TWS-ów. Pierwsze, jak już prawdopodobnie było wiadomo, po wynikach ankiety będą Transmarty, także ten film mam nadzieję, że wypuszczę jak najszybciej się da. Podejrzewam, że minie około tydzień od daty publikacji tego filmu. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Poza tym zachęcam do zostawienia łap w górę oraz do oglądania innych moich filmów. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!